są sportowcy, są emocje. Kibice nie zawiedli i na długo przed startem 5. etapu Tour de Pologne rynek w Nowym Sączu wypełniły tłumy. Przepięknie. Tak, żeby mogli gościć w Nowym Sączu, to jest bardzo wielka zasługa prezydenta, że się na to zgodził, bo było dużo ludzi, którzy krytykowali, a dużo pieniędzy dajecie, a po co, a na co. Przecież to jest promocja miasta, taka, która się rzadko zdarza. Dla takich chwili warto było czekać na skwarze. Na czele peletonu najlepsi kolarze świata, wśród nich czołowy sprinter Marcel Kittel i triumfatorzy wczorajszego etapu Maciej Bodnar i Kamil Zieliński. Specjalnie dla Sądeczan zrobili honorowy przejazd. Świetna impreza. I jak najczęściej coś się nareszcie powinno w Nowym Sączu dziać. Tak, warto było przyjść, zobaczyć. My jesteśmy tutaj w czasach, można powiedzieć, z Biłgoraja, województwa lubelskiego. Było bardzo fajnie. Moja mała dziewczynka miała okazję pierwszy raz zobaczyć. No warto było. Ciekawie były emocji. Dużo bardzo. Pierwszy raz takie coś w Sączu jest. Dlatego. Jest naprawdę bardzo fajna impreza. Bardzo fajnie nie było wczoraj. Na końcówce byliśmy, dzisiaj na starcie, dlatego jesteśmy. Kolarze odjechali, ale pozostały dobre wrażenia. Cieszy to, że większość Sądeczan bardzo pozytywnie przyjęła to wydarzenie, mimo rzeczywiście utrudnień. No ale cóż, we Włoszech utrudnienia, w Hiszpanii utrudnienia, we Francji utrudnienia i jakoś każdy to odbiera w właściwy sposób. To jest wydarzenie naprawdę na skalę już światową. Tour de Pologne to jeden z najważniejszych wyścigów świata, dlatego transmituje się go do 90 krajów. To bardzo dobra wizerunkowa promocja dla miast, przez które prowadzi. I o to chodziło prezydentowi Nowakowi, kiedy zgłosił Nowy Sącz jako miasto współorganizatora. Jak sam przyznaje, nie przypuszczał, że impreza i na nim odciśnie piętno. Nie jestem jakimś szczególnym kibicem kolarstwa, aczkolwiek trochę zmieniam zdanie po tym, jak widzę, jakim zainteresowaniem cieszy się kolarstwo, jak dużo jest Sądeczan, którzy z rowerów korzystają. No i tutaj, nie ukrywam, redukuję swoje takie podejście do tego problemu i widzę, że będę musiał się koncentrować na tym, by uatrakcyjnić Nowy Sącz również dla użytkowników rowerów i w najbliższym czasie, taki mam zamiar, w najbliższych latach chcę, żeby Nowy Sącz był bardzo atrakcyjny dla rowerzystów. W tej sytuacji chyba już nikogo nie zdziwi, że w przyszłym roku Nowy Sącz także będzie się starał o uczestnictwo w Tour de Pologne.